byliśmy w szkole podstawowej na Powiślu, w której organizowałyśmy w ramach projektu Comobility przez rok spotkania i warsztaty z dziećmi. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób przestrzeń wokół szkoły mogłaby być bezpieczniejsza, przyjaźniejsza. Na spotkaniach tu z dziećmi robiłyśmy i warsztaty rowerowe po to, żeby trochę wzmacniać ich kompetencje, żeby nauczyć je, jak dobrze hamować, startować, jak jeździć razem w grupie. Rodzice nam zgłaszali też na takich spotkaniach i warsztatach, że obawiają się trochę o bezpieczeństwo tutaj na tych chodnikach powiślańskich, o bezpieczeństwo dzieci, więc ze specjalistami z otwartego warsztatu rowerowego wyznaczyłyśmy takie trasy rowerowe, którymi wydaje nam się będzie im dobrze do szkoły dojeżdżać z różnych punktów Powiśla. No i dzisiaj robiłyśmy pierwszy taki wielki, wspólny, testowy przejazd jedną z tras. Jechaliśmy Kruczkowskiego, potem ona przechodzi cały czas właściwie dołem Powiśla, ona potem przechodzi w Topiel, w Browarną, w Sowią, dojechaliśmy na Rynek Mariusza. Te dzieciaki są bardzo zmobilizowane i to jest widać, są takie skoncentrowane i chyba bardzo przyjęte też. Zaraz wracamy do szkoły. Hej dziewczyny, jak się jechało? Ekstra. Ekstra? Tylko trochę wolno. Wolno? Klemy szybciej. Chcieliśmy im pokazać, że ta trasa do szkoły na rowerze jest po pierwsze przyjemna, szybka, bezpieczna, że razem można też fajnie jeździć, bo to też mógłby być taki pomysł na przyszłość, żeby razem docierały do szkoły trochę jak takim szkolnym autobusem. I mam nadzieję, że to się udało.